że zaraz wracam, Państwa, zobacz. Jak w kiosku, przecież to nie jest kiosk. To jest informacja turystyczna, o której mówiłyśmy, że ma ciągle jakieś problemy ta informacja turystyczna. Że dają im pieniądze, ale im się pracować nie chce. Ale to wiecie Państwo, jaka to jest odpowiedzialność, ludzie z zagranicy. Z Hiszpanii tu przy mnie i z Ameryki było parę osób. A little break. So. Mówię, a little break. No ja chciałam tylko zobaczyć parę takich rzeczy, ale wiecie Państwo, tutaj u nas to nic, ale ludzie jak przyjechali z daleka, to jak nie mają zielonego pojęcia o tym, co się tu w Polsce dzieje, to chyba przydałoby się, aby ta informacja turystyczna była, proszę Państwa, otwarta. Ciepłą posadkę mają, pieniądze państwowe, no bo to pałac ateistyczny. Kultury, oczywiście to ładnie brzmi, Stalina i Lenina, ale tyle, ile ateizmu tu w Polsce jest, no to w Ameryce nie ma, w Hiszpanii nie ma. Także, proszę Państwa, tam ludzie ciężko pracują, a to tu dziadówy siedzą, nic nie robią, a chciałyby mieć. Tak samo jak i ta von Lipski, proszę Państwa. Mieszka za darmo, nic nie zapłaciła, tam parę groszy jakieś coś, to wiesz, co to jest, tyle co nic. No, także taka Warszawa, proszę Państwa, jest Warszawa, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Widać. Warszawa, Rechodupki, Warszawa, Rechodupki, Warszawa. Idą ludzie kolejni do informacji turystycznej, a tutaj szat, but this is szat. O tak. Podchodzą Państwo, zobaczą. Podglądamy i z dołu, i z góry. Shut. A little break. A little break. No, a little break. Widzisz? Dziadówa gdzieś polazła. Gdzie to polazła?